Mów, mów. Cześć, to zniknie? Nie, to trzeba przesunąć. Jakoś. Albo w dół. O. Okej. Okay. Jestem Damian, opowiem wam o CSS-ie. Właściwie nie będę pokazywał za dużo jakichś takich snippetów i tak dalej, bo to jest coś, co można sobie znaleźć w internecie raczej. I prawdopodobnie każda z was używała CSS-u albo spotkali się z tym gdzieś tam pewnie w mniej lub bardziej przyjemny sposób. Zazwyczaj jest to traktowane jako zło konieczne, ale są pewne metody, żeby sprawić, żeby nie było to wcale takie złe, a właściwie było całkiem fajne, tak? Jest jakaś szansa głośniej? A żeby mówił głośniej, tak? Albo jakiś to tak? A może mówić głośniej? Okej. Okay. Spróbuję mówić w tamtym kierunku. Ewentualnie polecam się przesiąść bliżej. To też jest opcja. Jeżeli ktoś nie słyszy. Ty możesz się przesiąść tam. Tam dalej. Działa, tak. A to już ktoś praktykuje, więc. Tak, jeżeli są jakieś pytania czy coś takiego, to proszę mówić. Okej. Okay. Kilka słów o mnie. Jestem z Monterey, jak chyba wszyscy, którzy tu prezentowali. I poza robieniem frontendu zajmuję się amatorsko fotografią. Można sobie zobaczyć. Cała ta prezentacja będzie dostępna na CodePenie. Właściwie już jest, ale proszę jej nie szukać. I słucham dużo muzyki, to są jakby dwa pozostałe zajęcia, którymi się zajmuję, mniej więcej. Okay. No i teraz tak, co będzie w prezentacji? Dlaczego w ogóle warto się nauczyć CSS-a, jeżeli, znaczy, chyba że ktoś chce być bardzo backendowcem, no to wtedy odpada, ale właściwie główny zarzut, jeżeli ktoś mówi, że koduje, tudzież mówi, że programuje, to nie jest przecież programowanie i tak dalej, tylko najwyżej właśnie kodowanie, czyli ranga niżej niż jakiś tam Ruby czy JavaScript. To wcale nie jest prawda, bo można w CSS-ie robić cuda na kiju, szczególnie jak ma się dostęp do preprocesorów, czyli to jest krok następny. No i potem mamy jeszcze, aczkolwiek o preprocesorach, z tego co Chodek mi powiedział, wiecie co to jest, jak to działa, więc raczej nie będę tutaj się, chociaż mogę pokazać kilka jakichś takich trików, które się przydają. No i kilka dobrych praktyk odnośnie właśnie pracy z CSS-ami i dwie metodologie, z których my korzystamy w Monterey. To jest właśnie SMAX i BEM, które są związane właśnie z pracą w dużych projektach, bo no tam potrafi być potem bardzo nieprzyjemnie, jeżeli wraca się do projektu po kilku latach, czy nawet po kilku miesiącach, albo jeżeli robi to ktoś inny. No i potem mamy jeszcze troszeczkę magii, czyli takich różnych trików, których wiele osób nie miało pojęcia, że takie rzeczy można zrobić w CSS-ie. Tego nie ma dużo, bo powiem szczerze, że napisanie ich od podstaw zajęłoby drugie tyle, co cała prezentacja, no ale do tego jeszcze przyjdziemy. Ok, no i teraz pierwsze. Tak mniej więcej wygląda CSS, jak to się z backendowcem. Na zasadzie wpisujemy, o to działa, nie, to nie działa, podmieniamy. No nie jest to jakoś super fajne, ale jeżeli już się tego nauczymy, to możemy dojść do takiego poziomu. Polecam. Ok. I teraz tak, jakie są plusy w ogóle umiejętności pisania CSS-u? W zależności od teamu może nie być, nie wiem, jeżeli to jest jakiś startup czy mały zespół, może nie być osoby dedykowanej, która potrafi implementować CSS-y, a jeżeli chcemy zbudować jakąś apkę, no to fajnie, żeby ta apka w jakiś sposób wyglądała, tak? Zakładamy, że mamy designera, albo potrafimy sami coś takiego zrobić. Dlaczego jest to istotne? No bo pierwsza interakcja użytkownika z tą aplikacją to nie będzie to znaczy spojrzenie na listę, co ona potrafi zrobić, tylko zobaczy, jak wygląda. Jeżeli nie będzie przekonany do interfejsu i do tego, w jaki sposób jest zaimplementowany, no to kaszana.
Dzięki CSS-owi też możemy w dużym stopniu poprawić UX naszych aplikacji, co jest również no, elementem koniecznym, żeby tego użytkownika zatrzymać w naszym programie, znaczy no, apce webowej, tudzież stronie, cokolwiek, co robimy. Jest bardzo dużo trików w CSS-ie, dzięki którym możemy zredukować ilość naszego JS-a. No, dużo rzeczy można po prostu zastąpić pewnymi trikami lub nawet prostymi selektorami. Dodatkowo możemy jeszcze bardziej odseparować kwestie, a tak na przykład też animacje można robić w bardzo prosty i wygodny sposób przy pomocy CSS-a. Nie jakieś super zaawansowane, ale całkiem fajne. Dzięki temu też możemy rozdzielić bardziej część wizualną od, znaczy część widoku od logiki apki, bo no to nie jest bardzo dobra praktyka, żeby pisząc logikę jakieś na frontendzie mieszać w tym miejscu też jakoś to, żeby nam interfejs w jakiś sposób się zmieniał i tak dalej. To najlepiej gdzieś sobie rozdzielić, tak żeby to było bardzo niezależne od chociażby Angulara, tak? To wykład już był, chyba Mateusz prezentował, także powinniście już to wszystko wiedzieć. I teraz tak, dobrze napisany CSS, to też przejdę do tego jeszcze dalej, znaczy w późniejszej części prezentacji, ma bardzo dużą jakby reużywalność, nie wiem jak to określić, powiedzieć po polsku. Bardzo często jest tak, szczególnie pracując my w firmie pracujemy zazwyczaj nad dużymi projektami i bardzo fajnie jest, kiedy mamy nowy sprint, mamy nową apkę do zrobienia i potrzebujemy jakichś komponentów. Pisząc wszystko od zera, nie, słabo, tak? Jeżeli dobrze uabstrahujemy nasz kod CSS-owy, bardzo sporą część komponentów, które zrobiliśmy, strówki będziemy mogli przerzucić do nowego projektu, jeżeli wiemy, że to działa, wiemy, jak to się zachowuje i tak dalej. Dodatkowo może za pomocą CSS-a bardzo, bardzo, właściwie to jest większość rzeczy, które trzeba zrobić, żeby w podstawowym stopniu przystosować naszą aplikację na urządzenia mobilne, więc jeżeli ktoś celuje, tak, znaczy to jest teraz bardzo duża część rynku, więc przystosowanie naszej apki, tudzież strony właśnie na telefony czy tablety jest bardzo, bardzo ważne. Jest dużo błędów, które są gdzieś popełniane, między innymi to, że część. Taki bardzo popularny błąd jest, że uwzględnia się efekt hover, a w momencie, kiedy przechodzimy na mobile, nadal jest ten hover, ale nie ma czegoś, co zastępuje, bo na telefonie nie mamy efektu hover, tak? Więc no to jest po prostu pewna niedokładność, którą można wyeliminować, jeżeli faktycznie przykładamy się do tego, co piszemy. No i możemy pokazywać różne fajne rzeczy znajomym w pracy, że zrobiliśmy to za pomocą CSS-ów, co jest zazwyczaj u backendowców byłoby takie ok. Nie, u niektórych nie, ale Radek. Ok, no i tak mniej więcej wygląda apka, kiedy nie mamy CSS-a i jest po prostu nawalone, gdzieś tam jakoś takie nieudolnie gdzieś wrzucone. Jeżeli mamy CSS-a, poprawia nam się to i wychodzi nam coś takiego. To, jak widać, jest to zrobione tylko przy pomocy CSS-a. To jest akurat dość eksperymentalny feature i jest tylko w Chromie, ale mam nadzieję, że będzie to zaimplementowane w innych przeglądarkach również. Ok, możemy iść dalej. No i teraz możemy przejść do preprocesorów. No, nie pamiętam, kiedy ostatnio pisałem zwykłego CSS-a. To nie jest jakoś super wygodne i jeżeli chwilę się popracuję właśnie z preprocesorami, ja akurat preferuję SAS-a. I syntaks również sasowy, czyli ten bez klamerek i w takim, takie będą przykłady, jeżeli dojdę do live codingu. Jakie są plusy? No to w dużym skrócie to są możliwość zmiennych, w tym również podwójne bindowanie zmiennych, to jest bardzo, bardzo przydatna rzecz, bo dzięki temu możemy uzyskać takie efekty, że modyfikując kilka zmiennych w pliku powiedzmy globalnym, modyfikujemy całą apkę w wielu różnych miejscach i właściwie przejdę do tego dalej, tam jest na to punkt. Do tego zagnieżdżanie. Zagnieżdżanie również jest bardzo wygodne, aczkolwiek dość niebezpieczne, także to też
na to będzie trzeba uważać. No i mamy dodatkowe kilka funkcji, właśnie ekstendowanie, to jest rozszerzenie jednej właściwości jednej klasy, tudzież innego selektora o właściwości innego. W dość inteligentny sposób, na takiej zasadzie, że SAS dzieli nam te właściwości, które są wspólne dla danych klas oddzielnie i tylko te, które są znaczy złączone, a tylko te, które są różne, wydziela jako dalsza część klasy, więc właściwie rzecz biorąc nie ma podwójnego, nie ma nadpisywania tego samego kodu. Aczkolwiek z ekstendowaniem też jest trochę trzeba uważać i to jest dość śliski temat. Mixiny są bardzo fajne. Działa to podobnie jak w Jade'ie. Nie wiem, czy ktoś korzysta tutaj z Jade'a. Okej. Na takiej zasadzie, że możemy po prostu kreować jakieś customowe komponenty, tworząc po prostu mixin, który będzie nam w jakiś sposób pobierał pewne. Podajemy mu zmienne, to jest po prostu funkcja, która zwraca nam jakieś style, chociażby w klasie, tak? Czy w takim, właściwie zwraca nam style do jakiejś klasy, tak? Czyli jeżeli mamy, robimy sobie, tak jak mam tutaj, o, mam tutaj fajne, sobie przygotowałem, bo stwierdziłem, że pisanie tego od podstaw będzie dość, znaczy spoko, ale jeszcze bym się coś pomylił i byłaby siara. Tak, to jest bardzo fajny mixin. On wygląda tutaj w ten sposób, dlatego że to jest właśnie ta składnia SAS-owa. Normalnie wygląda to mniej więcej, to jest SAS. Tak mniej więcej wyglądałoby w SCSS-ie, czyli w tej takiej bardziej CSS-owej składni. I bez, no tak, średniki, ale tego nie będę wstawiał, ok? Bo to trochę zajmie. Znaczy w sumie, no dobrze, nieważne. No tak, aczkolwiek no ja preferuję tą składnie. Ona ma generalnie jest dużo czystsza i jeżeli przez jakiś czas przestajemy wstawiać średniki, to potem nie chcemy do tego wracać, żeby je wstawiać. Aczkolwiek ma trochę minusów, bo nie można robić mapowania zmiennych w pionie wygodnie w SAS-ie, trzeba przechodzić na STSS. No ale to jest tam nieistotne. No i teraz mamy coś takiego, to jest mixin i teraz jeżeli chcemy sobie wywołać taki mixin w klasie, no to właściwie wystarczy zrobić, powiedzmy, że mamy klasę button i chcemy zrobić, robimy plus button, tutaj wpisujemy nazwę, no i podajemy po kolei zmienne, powiedzmy, nie wiem, 6 pikseli, 20 pikseli, przecinek, druga 16 pikseli, color white i tutaj dajemy coś takiego. No i w tym momencie stworzyło nam a, tak, przecinek, dokładnie. I już zrobiło nam, rozszerzyło nam klasę o dany mixin. Bardzo podstawowa rzecz, ale fajna. I często się, tak? Chyba nie otwierał pan strony, tak? No, to jest browser sync. To jest, polecam z gulpa. Najszybciej po prostu zrobić sobie, a tutaj był błąd właśnie, który zauważyłeś. Polecam sobie po prostu puścić z Yeomana generator i wszystko jest od razu, nie trzeba prawie konfigurować. No chyba, że chce się dodać jakieś inną składnię, tudzież Jade'a, no tam trzeba się pobawić trochę w konfigu, ale tak do testowania super. To ja muszę wyjaśnić, którzy nie wiedzą, SAS-a trzeba skompilować do CSS-a i tego, co tak jak rozumie, stąd właśnie gulp, który nam kompiluje to tak. po to jest w następnym kroku. Okay. Dzięki. Ale tak, tak to mniej więcej wygląda, to jest, okej, okay. Możemy, dochodząc dalej jeszcze, mamy jeszcze importowanie, to jest wygodne na takiej zasadzie, że po prostu tworzymy sobie no, fragmenty kodu, czyli na przykład komponent, nie wiem, które są przyciskami, potem kolejny komponent, nie wiem, powiedzmy nawigacja, jakieś listy, tabele. I w momencie, jeżeli na przykład nasza apka nie potrzebuje tych części, a mamy je już wcześniej zrobione, na przykład z naszego własnego frameworku, no po prostu sobie je komentujemy i pracujemy tylko, mamy też tą wygodę, że pracujemy na jednym pliku, zamiast nie zmieniamy całego pliku, więc jeżeli w kilka osób korzystam na przykład z Gita, no to jest troszeczkę mniej problemów z merge'owaniem i tak dalej, to jest fajne. Do tego mamy jeszcze obsługę media. Bardzo fajne rzeczy jest to, że robiąc na przykład, gdybyśmy sobie chcieli teraz
zrobić, jak ma się zachowywać na innej, na innym rozmiarze, to wystarczy wpisać po prostu w tym miejscu media i dopisać resztę media queries. I on zamiast wpisać media queries na końcu pliku, tudzież możemy i potem odwzorowywać strukturę wcześniejszą, tak jak to się robi w normalnym CSS-ie, możemy dokładnie w tym miejscu napisać, jak ma wyglądać na przykład na, w zależności, czy mamy mobile first podejście, czy klasyczne. Nadpisać klasy, jak mają wyglądać w zależności od rozmiaru ekranu. To jest też wygodne, jeżeli robimy responsive. Tak, no i dodatkowo jakieś tam selektory, to z programowania znacie. If, for, each, while, to wszystko można robić w SAS-ie, więc to jest też przydaje się, jeżeli na przykład chcemy zrobić opóźnienie dla animacji, czyli transition delay, to jest na poprzednim kroku było widać tutaj, żeby nam spadały literki. Po prostu robimy sobie jeden mixing, który, no nie mixing, tylko funkcję, która stworzy nam odpowiednią ilość klas. No w sumie może pokażę ten fragment, bo to jest dość fajne. Kod nie jest jakoś super ładny, bo i to nie jest dokładnie tak, jak powinno się to pisać, ale to jest właśnie funkcja, która... Aha, nie spojrzałem jeszcze, jak to tutaj wygląda. Widać, tak? Mogę. Dla ciebie. Okay. Jak widać, po prostu wpisy podajemy zmienną, zaznaczamy od jakiego punktu do, od jakiej liczby do której i tworzymy po prostu end child, to jest bardzo fajny selektor CSS-owy, czyli wybiera nam którąś iterację danego elementu w child scope, czyli jeżeli to jest element staggered, to wszystkie elementy staggered, które występują obok siebie, będą mają tam end child 1 i tak dalej, 2, 3, 4. Ewentualnie można jeszcze wybierać, czy parzysty, nieparzysty, jeżeli jest. To się przydaje w tabelach. No i to jest po prostu opóźnienie animacji, właściwie transition dla każdego elementu później. Wtedy możemy zrobić właśnie taki efekt, że rzeczy spadają po kolei, tak? Zamiast wszystko, znaczy bardzo prosta rzecz, ale w JS-ie zrobienie tego, no to jest troszeczkę więcej kodu, no i znowu przechodzimy do tego, że piszemy skrypty po to, żeby coś ładniej wyglądało, to nie jest jakby ten case. Okej, to mogę wrócić dalej. No i właśnie dzięki temu mamy w pewnym stopniu możliwości programistyczne. No to, co pokazałem, to jest akurat banalne. Ale aczkolwiek spotkałem się z tym, taki pan nazywa się Gregory Adams, napisał w samym no, JD-zie i CSS-ie grę RPG, tak? Da się? Da się. Oczywiście to jest, tak? Słucham. Kiedy to jest opłacalne? Kiedy to jest opłacalne? Pisanie gry w RPG w CSS-ie? Nie. Jeżeli chce się zabłysnąć na konferencji. Tak, jeżeli chce się zabłysnąć na konferencji, tak. Aczkolwiek tutaj tego nie ma. Jeszcze raz. Przepraszam. To, tak? No to jest akurat chwila roboty. No. To jest, będzie to opłacalne, jak inne przeglądarki wprowadzą obsługę, tak? CSS Shapeów. A jest jakaś możliwość wsparcia na starszych przeglądarkach tego? Znaczy w JavaScriptie możesz to napisać normalnie, tak? Czy... Ale zależy, jakie przeglądarki chcesz wspierać. Bo sporą część jakichś takich właśnie tych fajnych, ciekawych selektorów, czyli tam, nie wiem, checked z plusem, z tildą i tak dalej, no to już jest wsparcie od IE8 zwyż, więc zazwyczaj to wystarczy. No IE9 może w niektórych przypadkach. Animacji nie ma. Animacji. To też jest bodajże od dziewiątki. Dziesiątki? Dziesiątka. Znaczy... Nazywa się modernizer bodajże. I... Nie wiem, czy on złapie takie animacje. Znaczy... Nie robi taki folder właśnie dla starszych wyglądarek JSON. Jest jeszcze... Znaczy to jest tak, że możemy się... Znaczy modernizer generalnie wypluwa nam w HTML-u ilość różnych takich, że nie ma tego i tak dalej. I teoretycznie to są klasy, tak, które możemy obsłużyć w naszym CSS-ie. To jest po prostu kwestia tego, jak bardzo chcemy, że tak powiem, się przyłożyć do wsparcia dla wcześniejszej przeglądarki. Często robi się po prostu tak, że
My mamy tak w przypadku naszych klientów, że to ma działać, ale to nie musi być super fancy jak w przypadku na innych przeglądarkach, bo to jest po prostu dużo więcej roboty i to się nie opłaca od strony biznesowej, tak? Bo jeżeli ma być poświęcony bardzo dużo czasu, żeby pisać coś dla IE7, żeby to wyglądało nie wiadomo jak, no to fajnie pozazdrościć klienta, chociaż może nie, że chcę wydać tyle pieniędzy, ale z drugiej strony, gdybym miał to robić, to delegate, że tak powiem. To jest po prostu raczej pokaz, co można fajnego zrobić i co prawdopodobnie będzie można używać już niedługo. Akurat przypadek ten jest taki dość banalny, aczkolwiek widziałem bardzo fajny właśnie pokaz takich zwierzątek poddanych triangulacji, które się animują właśnie zrobione w czysto CSS-em. Okej, dobra, dalej. Plusy preprocesorów, no to już część wspomniałem, jest czystszy kod, używamy zmiennych, jakieś tam odstępy między, nie wiem, jak mamy, używamy grida, tak, czyli kolumn na przykład i chcemy zachować, to jest bardzo ładnie w designie, żeby była wszędzie ten sam odstęp od krawędzi, tak. W przypadku, kiedy używamy CSS-a i potem designer mówi, ale wiesz to przesuń tu w lewo i w innych miejscach też to przesuń w lewo, no to teraz w CSS-ie musimy polecieć w każdym miejscu i zmieniać tą wartość i tak dalej. Nie możemy zrobić command D i przelecieć wszystkie te, bo może ta wartość się gdzieś powtarza. Jeżeli mamy zmienne, a jeszcze najlepiej podwójnie zmapowane, nie ma tego żadnego problemu, po prostu mamy gutter, padding czy coś takiego, zmieniamy w tym miejscu i nagle wszystko nam się ładnie skaluje. Jak dodamy do tego remy, czyli to już jest w ogóle kosmos. Tak. No wtedy możemy zmieniać, powiększać stronę w media queries w zależności od tego, jaki mamy rozmiar ekranu i tak dalej. Łatwiej zarządza się dużą bazą kodu, czyli właśnie jeżeli są naprawdę spore projekty, no to tych linii kodu będzie spokojnie ileś tysięcy. Wtedy możemy sobie bardzo ładnie podzielić na właśnie komponenty, które będziemy importować. Zmienne, no to rzeczy, które wymieniłem wcześniej, tak? Możemy tworzyć właśnie klasy i fragmenty kodu przy pomocy pętli, to też, że tak powiem, załatwia nam część pisania, że tak powiem, z łapy. To już powiedziałem, to też. Ekstendowanie, aha, extend base elements, no to jest tak, funkcja extend, ale nie wiem, czy jest sens, żebym tłumaczył, jak to działa. Zakładam, że nie, jeżeli nie ma sprzeciwów, więc przejdę sobie dalej. Tak, łatwiej nam się troszeczkę może pracować z media queries, bo nie zdążyłem zrobić sobie snippetu do tego, mógłbym się spojrzeć do siebie. To jest tak, że jeżeli pracujemy na media queries, tak, możemy sobie te całe media query przepisać do zmiennej i po prostu używać media, dolar, nie wiem, od medium up i wtedy zakładamy, że nasze media query jest otwarte z prawej strony, zamknięte z lewej i targetujemy wtedy, powiedzmy, od tabletów w górę, tak? Bardzo wygodne. No i przy czym mamy też pewność, że w każdym miejscu te media query będzie się zgadzać, a nie, że tutaj ktoś wpisał 800 pikseli, tu ktoś wpisał 1000 i ta strona jakoś tam wariuje. No, mixiny i placeholdery to też jest bardzo fajna rzecz, że możemy sobie użyć czegoś takiego. Czyli to nie jest ani klasa, ani właśnie placeholder, to się nigdzie nie kompiluje, nie pojawia się w naszym kodzie, ale możemy tego użyć do ekstendowania innych elementów, przy czym ja preferuję takie rozwiązanie niż ekstendowanie całej klasy. Z racji tego, że potem się pojawiają jakieś tam problemy z napisywaniem i tak dalej, i tak dalej. To jest też kwestia tego, że właśnie... A, jest nesting, tak. Nesting to jest właśnie coś takiego bardzo fajnego, że możemy sobie wpisać coś takiego. Jeżeli chcemy, że na przykład w tym naszym batonie coś ma jeszcze być ostylowane, to możemy sobie dopisać kolejną klasę, nie wiem, albo po prostu span. Aczkolwiek nigdy tego nie róbcie, bo definiowanie... Stylowanie bazowych elementów nie jest dobrą praktyką, chyba że wiemy, że to jest na pewno ostatni element, że tak powiem, w tym drzewku i tam nic bardziej nie będziemy zagnieżdżać. I możemy tu wpisać, nie wiem, font size 20, tak?
I to będzie działało na takiej zasadzie, że stworzy nam klasę, która będzie wyglądała button span i tutaj font size. No, nie font family, tylko font size 20 pikseli. No, coś takiego. To jest też bardzo wygodne, bo mamy bardzo w jednym miejscu sprecyzowane co, gdzie będzie teoretycznie wizualnie w kodzie. Aczkolwiek to też to nie jest właściwie dobra praktyka, dlatego też tu mamy nesting jako plusy i równocześnie to też jest minus, bo bardzo łatwo się zapędzić w tym, że będziemy sobie wygodnie nestować. Minusem tego jest to, że wtedy to, jak wyglądają i zachowują się pewne elementy, mamy uzależnione dokładnie od tej struktury, jaką mamy w pliku HTML, tu jest JSON, Slim, cokolwiek tam używacie. To jest duży mankament, no bo ktoś przesuniemy coś na widoku, przesuniemy to do góry i okazuje się, że ten fragment już nie będzie działał, bo nie będzie miał przed sobą tej klasy, tak? Czyli to wszystko zostanie, nie będzie działać, tak? To jest duży problem z nestowaniem i kolejny jest to, że jeżeli byśmy sobie chcieli, postawili ten span gdzieś i stworzyli kolejną klasę, która będzie miała na przykład span, dodamy font size 10, tak? I mamy sobie tutaj ten label, damy tutaj span coś w drugą stronę, to tu będzie 20 pikseli, a nie 10, a sorry, jeszcze chyba nie dopisałem span i sobie tu dopiszę 40, żeby było bardziej wyraźne. Tamta klasa nie działa, dlatego że mamy tutaj przeciążenie, czyli im bardziej zagnieżdżamy, czyli span, taki selektor jest silniejszy od selektora z samej klasy. Dlatego jeżeli chcielibyśmy, żeby to nam zadziałało, musielibyśmy zrobić tutaj też buton span, tak? I wtedy będzie działał. O! Teraz działa. Także to jest dość niewygodne i łatwo się właśnie zapędzi w tym, że o, wygodnie nam się nestuje, to sobie coś wpiszemy, a potem się okazuje, że ale to nie działa, chcę to zmodyfikować, więc muszę znowu otworzyć tą strukturę głębokości zagnieżdżenia, żeby to działało. Dobra. Extend to jest podobny case właśnie z extendami. Im częściej będziemy coś tam extendować, jeżeli ta klasa, którą chcemy extendować, też ma swoje extendy, robi się nam kolejna, no bajzel taki, że to jest trzeci, to jest taki bullshit point, bo tak naprawdę to jest bardzo łatwe do nauczenia, więc no i to jak Kodak zauważył, potrzebujemy do tego czegoś, co będzie nam kompilowało. Jeżeli używamy Railsów, to gem i gotowe, tak? Magie Railsów. Ja używam Gulpa lub Grunta, no teraz od niedawna Gulpa, bardzo fajny, jest dużo szybszy, polecam. Można też używać jakiś, jeżeli chcemy sobie popróbować, no to na CodePena wejść i tam po prostu zaznaczyć, jakiego chcemy użyć procesora i ładnie będzie nam wszystko działało, tak? To jest troszeczkę większy problem, jeżeli chcemy, robimy to w większej aplikacji i no potrzebujemy optymalizować te nasze zasoby, asety, tak? Wtedy dochodzi troszeczkę więcej, że to, no ale to jest w sumie kwestia jakby na inną preskę, myślę. Także nie będę tego poruszał. Aczkolwiek przy okazji build toolów są jeszcze fajne rzeczy, które możemy zrobić w stylu autoprefikserów, czyli wybieramy, znaczy w konfigu wpisujemy jakie przeglądarki chcemy wspierać, na ile wersji wstecz, czy tam jakie IE. Nie piszemy w ogóle kodu z prefiksami, czyli tam na przykład myślnik webkit czy myślnik MS czy MOZ. Po prostu autoprefikser robi to wszystko za nas, więc to jest kolejne ułatwienie, które sprawia, że praca jest dużo wygodniejsza z CSS-ami, że dlaczego to nie działa na Firefoxie, przecież coś. No, nikt nie lubi Firefoxa. Kurczę, właśnie, teraz wspomniałem o tych błędach. Dobra praktyka, to jest dużo tekstu, ale nie chce mi się tego czytać. Trzymać strukturę naszych klas płasko. Jakkolwiek może brzmić to niewygodnie, jest to naprawdę bardzo dobre.
bo wtedy jeżeli chcemy w jakiś sposób zmodyfikować ten poszczególny element, to wystarczy, że dodamy kolejną klasę, która nam ten element nadpisze i mamy pewność, że o ile będzie niżej, że ten element zostanie nadpisany bez żadnego problemu. Nie mamy takiej pewności, jeżeli nestujemy lub ekstendujemy rzeczy. Nie używamy importu. To jest w ogóle słowo zakazane. Tak. Dlaczego? No dlatego, że żeby to napisać, trzeba też użyć kolejnego importanta i wtedy robi się piekło, miszmasz i generalnie no, to nie jest wskazane. Tak, zapisujmy powtarzające się zmienne do powtarzające się wartości do zmiennych, dlatego żeby po prostu z nich potem wygodnie korzystać, tak? Kolory, po co mamy wpisywać jakieś hasze, jak będzie heksy. Jak możemy wpisać po prostu dolar. No biały to akurat nie jest dobry przykład. Tak, tak, klasy powinny być w miarę proste, bo bardzo często jest tak, że zrobiliśmy jakiś baton, cokolwiek, ale potem się okazuje, że chcemy mieć ten baton w jakiejś troszeczkę innej wersji, więc po co nadpisywać, jeżeli możemy zrobić troszeczkę prostszy komponent i dodać mu dodatkowe klasy, które będą go stylizowały, że ten będzie zielony, ten będzie czerwony, w zależności jakie tam, nie wiem, jaki chcemy mieć interfejs, czyli nie wiem, zielone potwierdzenie, czerwony, czy odwrotnie. Ja generalnie nie przepadam, żeby używać pozycjonowania absolutnego lub fixed, dlatego że wyciąga nam to jakby z flow całego dokumentu, o ile wydaje się to bardzo niegroźne, szczególnie jeżeli to są jakieś tam małe przesunięcia, że nie wiem, strzałeczkę przesuwamy gdzieś tam, czy pozycjonujemy względem przycisku. Tak w momencie, kiedy ta strona jest responsywna, dochodzi nam bardzo dużo różnego kodu, bo jeżeli mamy wszystko no, w miarę możliwości na relative, no to te elementy gdzieś tam się nam przeskakują, dostosowują się do rozmiarów i tak dalej. W przypadku absolut, jeżeli mamy jakiś kontener, w którym mamy wrzucony jakiś inny kontener absolut, no to zapomnijcie, że ten kontener w jakiś sposób się zmieni. W sensie, że drugi kontener dostosuje się do zawartości. No. Tak, sprawdzajmy corner case'y, czyli jak zachowują się nasze przyciski, jeżeli na przykład tekst będzie za długi, na przykład boczne menu, bo to jest bardzo częsty przypadek, że jeżeli użyjemy wysokości linii do oscylowania wysokości przycisku, to w momencie, kiedy nazwa będzie za długa i nam się przycisk zawinie, wyjdzie nam taki bardzo niefajny potworek, bo będzie wyglądał jakby to były dwa przyciski, bo będzie bardzo dużo odstęp po środku, tak? Tylko, że to jest bardzo częsty przypadek, jeżeli nagle się działa język niemiecki. Na przykład. Tak, język niemiecki nie jest tutaj przyjacielem, także to jest też prawda właśnie w przypadku różnych translacji, tak? Właściwie wszystko podlega temu, żeby dopisywać jakieś tam word wrap, line break i tak dalej, żeby po prostu mieć pewność, jak to się będzie zachowywało, jeżeli nagle będzie za długi tekst, albo w ogóle go nie będzie i co się wtedy stanie, na przykład z ikonką, która gdzieś tam sobie powinna być po prawej czy po lewej i tak dalej, albo jest pozycjonowana absolutnie i wtedy ta ikonka sobie gdzieś wisi, a tego przycisku nie ma. To też jest case. No i sprawdzać w innych przeglądarkach. Tego nie sprawdzałem, więc to też nie sprawdzajcie. Tutaj browser sync jest bardzo fajny, bo on działa akurat w ten sposób, że można sobie odpalić kilka przeglądarek, rozłożyć je na ekranie i w jednym miejscu zapisujemy i wszystkie nam się wtedy też będą odświeżać. Ba, jeżeli wykonamy jakąś akcję w jednej przeglądarce, ta akcja zostanie odtworzona na innych przeglądarkach, więc to jest w ogóle kosmos. Tak? Ruto? Nie korzystam z Gustawa, ale nie wiem, czy on wyciąga informacje od zapisanego pliku. Nie, bo Gustaw to jest fajne narzędzie, bo ono pozwala jednocześnie delegować Ale browser sync chyba też, jeżeli chodzi o to, że to musi być odpalone na naszym serwerze lokalnie, gdzie go puszczamy. I jeżeli się nie mylę, to właśnie browser sync też dokończę i zaraz tam dalej. Więc jeżeli odpalimy tą stronę na naszym telefonie, to prawdopodobnie te same akcje też zostaną naśladowane jakby na telefonie. Można właśnie wygooglować? To jest ważne jakby z punktu widzenia
Wiem, o co chodzi. W sumie powiem szczerze, że nie sprawdzałem, bo generalnie my mamy Rails'y, ale Rails'y nie mają browser synka i ja, tak, że tak powiem, dla domowych projektów sobie tego używam, ale u nas jeszcze jakby w stacku tego nie mamy. To jest trochę mankament, ale sprawdzę i mogę dać znać, ewentualnie sprawdzisz sam i dasz znać mi. Ok. Dalej, teraz tak. Praca z dużymi projektami. No to jest właśnie dzielić jak na różne komponenty, bo potem jest, to jest naprawdę bardzo fajne, kiedy możemy zbudować interfejs, nie wiem, gmailowy w jeden dzień, bo mamy już wystarczająco dużo komponentów, które są tak bardzo elastyczne, że po prostu dorzucamy to, przechodzi to, to trochę modyfikujemy, tu zmieniamy trochę zmiennych, mamy Gmaila zbudowanego. To jest prawdziwy case, bo udało się to zrobić w tamtym tygodniu. Tak, zmienne. Im więcej zmiennych, tym lepiej. Jeżeli są właśnie podwójnie zbindowane, jeszcze lepiej, bo nie musimy. Tak? Chodzi o to, że. No, pokażę tutaj. Mamy coś takiego, że mamy zmienne globalne. Tego jest mało, bo to jest nowy projekt. I teraz nasze komponenty zasysają sobie z tych zmiennych globalnych w wielu miejscach. Dlatego jeżeli chcemy mieć spójność interfejsu, zamknąłem to potrzebnie, nie, to nie to. Jeżeli chcemy mieć spójność interfejsu kolorów, jakichś tam tła, odstępów między wszystkimi naszymi komponentami, no to jest wygodniejsze niż przechodzenie po każdym pliku, tu był jakiś padding, to muszę jeszcze go zmienić, tak? Jeżeli mamy podwójne mapowanie, super, tak, bardzo przydatne w przypadku kolorów, tak? Dobra. Coś jeszcze? Czy... Okej, okay. Super, że jest tyle pytań. Tak, to jest bardzo fajny punkt. Żeby pisać style guide. My używamy holograma, a chcemy teraz jeszcze użyć Source.js. Działa to w ten sposób, że oprócz, zamiast po prostu implementować od razu do apki, jeżeli czas na to pozwala, tworzymy po prostu własną jakby dokumentację tych komponentów, które używamy w naszej apce. Mieliśmy taki case, że potrzebowaliśmy zbudować UI kit, który będzie wykorzystywany przez firmę z zagranicy do różnych apek, tak żeby były spójne wszędzie, więc taki UI kit musiał powstać. To jest bardzo wygodne, bo wtedy oni teoretycznie nie mają żadnej wiedzy odnośnie jak to działa, są w stanie to bardzo szybko zaimplementować, tak? I tak samo my pisząc te apki, też możemy korzystać z tego UI kita, żeby utrzymać spójność wizualną na przekroju różnych apek z tego samego jakby, z tej samej usługi. Dlaczego jest jeszcze fajne? Do czego się przydaje Source.js? To jest, myślę, tak wtrącę. Pozwala, oprócz tego, że dokumentuje nam te wszystkie komponenty, pozwala puszczać regression, visual regression testy, czyli za każdym razem, jeżeli robimy jakąś zmianę do tego komponentu, no nam sprawdza, czy to się wizualnie zmieniło, czy wszystkie komponenty się w jakiś sposób nie zmieniły. Jeżeli się zmieniły, to po prostu nam pokazuje, że to się zmieniło i musimy potwierdzić, czy to jest zamierzone, czy nie. Jeżeli nie zamierzone, to właśnie wykryliśmy, że gdzieś tam w apce prawdopodobnie coś nam się zmieni, tak? A tego nie chcieliśmy, więc to jest bardzo przydatne. I w pewnym stopniu wystarczy, jeśli chodzi o visual regression testy, bo je się robi dość trudno w przypadku prawdziwych apek, bo tam trzeba wstawiać mockowe dane i tak dalej, bo one też przeszkadzają, pozwólcie, że się napiję. O. Przedostatni punkt, tak? Tak? To jest w ogóle super. Jeżeli jesteście frontendowcami, możecie pracować z design teamem. Ktoś tu ma aspiracje na frontendowca? Super, polecam. To jest ten plus, że nasze argumenty, o ile mamy wzajemny szacunek, jeśli chodzi o stanowisko, jesteśmy w stanie przeforsować pewne rzeczy, że to nie przejdzie, bo implementacja tego będzie trwała bardzo długo, nieopłacalne i tak dalej. Ale jeżeli my mamy własne pomysły, to jesteśmy taką osobą, która też może zaproponować pewne rozwiązania wizualne dla design teamu, albo że... Bo to jest taki problem u designerów, że... Znaczy nie u wszystkich na pewno,
ale wiele osób, które projektuje, projektują to na przykład w Sketchu, czy w, mam nadzieję, że nie w Photoshopie, czyli widoki statyczne, tak? Oczywiście no, są tam jakieś Webflow, Atomic i tak dalej, gdzie można robić bardziej interaktywne te rzeczy, jakieś animacje, coś, co jest bardzo popularne na mobilu, ale czego praktycznie nie ma na apkach webowych. Jako frontendowiec można zaproponować, że ej, możemy zrobić to w tym fajnie, że to menu nie będzie się po prostu tu pojawiać, ale w jakiś sposób nam się pojawi, że klikając na obrazek nie wyskoczy nam nagle po prostu modal, tylko po prostu ten obrazek się powiększy, czy inne fajne rzeczy, które tak naprawdę poprawiają UX naszej aplikacji. Wystarczy spojrzeć chociażby na material design, który jest bardzo, bardzo fajny pod tym względem też frontendowym, że to nie jest tylko wizualnie, o, że tu kolory to się powiększa, plusik, ale też jest bardzo fajnie zrobiony od strony frontendowej i tego, jak to właściwie to trzeba sobie zobaczyć na Polymera. I jeżeli używacie Angulara, to jest jeszcze Angular Material, czy Material Angular, coś takiego, tak? Rozumiem, że nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałem, że w Photoshopie to absolutnie źle, tak? Nie, nie, nie. Znaczy ja sam używałem Photoshopa przez długi czas, bo też projektowałem. Można używać oczywiście, jeżeli... Ja nadal uważam, że jest wygodniejszy od Sketcha, bo po prostu skróty i tak dalej. Ale chodzi o to, że tam w większości przypadków projektujemy tylko statyczne widoki. No i ma też dużo innych minusów względem Sketcha. A jednak jeżeli chcemy robić takie bardzo współczesne rzeczy, no to tam się dużo dzieje, tam się pojawiają różne rzeczy, coś tam się animuje, coś zmienia się w inny element. Tego w Photoshopie nie zrobisz, znaczy zrobisz powiedzmy pierwszy krok i drugi krok. Jeżeli robisz wszystkie pośrednie, to też ci dużo płacą za to, żeby, znaczy masz bardzo dużo czasu, żeby to wszystko zrobić. Ja generalnie już nie projektuję, więc za często, więc raczej nie mam, nie testuję takich rzeczy, aczkolwiek jest Atomic, Webflow. Generalnie jest tego bardzo dużo i większość z nich ogólnie działa w przeglądarce, co jest pewnym minusem. Jest chyba jeszcze MacAV. Jak masz Maca, to idealnie, chociaż na Windę też jest. Na MacAVie też podejrzewam, że można robić takie rzeczy i tam ogólnie jest też o tyle wygodnie, że faktycznie możesz sobie zmieniać rozmiar strony i testować od razu responsive, czego w Photoshopie i w Sketchu nie zrobisz. To jest bardzo duży plus. No i my jako frontendowcy jesteśmy w stanie w pewien sposób zaproponować i różne rozwiązania, że wiesz, ale to się nie sprawdzi, bo jeżeli przejdziemy na tablety, to nie będzie działać, czy coś tam się przesunie, tak? Wiesz co, to był taki case, kiedyś delegowałem część kodowania do swojego znajomego i on pracuje na Linuxie, więc Sketch, sorry, ale jest taka apka, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa, ale mogę poszukać i ci podesłać, gdzieś to mam w historii pewnie, albo rozmowa, która... Zeppelin, dokładnie, która właśnie pozwala na to, żeby jest płatna, ale można tam przez testowy okres właśnie korzystać. Można pobrać sobie plik Sketcha i go uruchomić i generalnie on wypluwa, pokazuje nam ten, jak wygląda ten projekt, dodatkowo daje jakieś tam gotowe CSS-owe snippety i tak dalej, spoko. Także i generalnie korzysta z, wystarczy, jest, to jest wtyczka do Sketcha też, że po prostu synkujemy do Zeppelina i po prostu osoba, która jest deweloperem, po prostu klika, żeby pobrać sobie, czy właściwie samo się tam pobiera, nie wiem, bo ja tej wtyczki nie używałem, znaczy nie używałem samego Zeppelina, tylko wtyczkę, żeby projekty wysłać. I deweloper dostaje po prostu projekt, wszystko może sobie tam przeklikać i tak dalej. No to do tego mamy, jest, nie wiem, InVision, tudzież
No. Znaczy raczej... Jak, jak? Że w końcu dostajemy JPEG-a, czy tam PNG-a, czy PDF, tak można eksportować. Chociaż ja dostawałem PDF w taki sposób wyeksportowane, że klikając w jakiś przycisk, przechodziło wprawdzie do konkretnego... Czyli interaktywnie. Ale interaktywny... No to można robić, tak. Podejrzewam, że też eksport po prostu to jest... Znaczy jak dla klienta, to chyba lepiej właśnie jakieś InVision, gdzie to jest naprawdę super proste i można zostawiać komentarze. W przypadku jakiegoś PDF-a to nie działa. Wtedy odkopywanie się z maila, że w tym miejscu i zaraz szukać, gdzie to było, gdzie on chce zmiany. No, lepiej nie. No i to jest taki właśnie też bullshit. Kod nigdy nie będzie dobry i nigdy nie będzie wystarczająco czysty, jakbyśmy chcieli. No chyba, że naprawdę ktoś ma za dużo czasu. Ale warto jednak się starać, żeby to było w miarę dobre. Tak. Tak. I teraz metodologie, których my używamy, bo są fajne i przydają się w sporej części, to jest SMA CSS. To jest właśnie to, co tutaj mogliście zauważyć, mianowicie podział na... podział na elementy, które po prostu potem sobie importujemy w ten sposób. Ok. I dlaczego to jest fajne? Mamy rozdzielenie na zasadzie rzeczy, które są bazowe, na których opierają się inne komponenty. Komponenty, które są na tyle duże, że nie są już jakby rzeczami bazowymi, poza tym nie możemy sobie włączać w zależności, czy nasza apka będzie z tego korzystać, czy też usuwać, bez konieczności ingerowania bezpośrednio, że od linijki 10 do 50 i potem od 120 do 135, że tam są te komponenty, które chcemy wywalić, bo tego nie używamy. To jest bardzo częsty przypadek, jeżeli nie piszemy wszystkiego, co już od podstaw, tylko chcemy po prostu jakieś fragmenty użyć w kolejnej apce, czy w kolejnej apce, która będzie bardzo zbliżona interfejsem do poprzedniej, ale nie będzie miała niektórych elementów, tak? No i elementy layoutu, czyli rzeczy, które korzystają z komponentów, żeby nie modyfikować bezpośrednio samych komponentów, jeżeli na przykład wiemy, że w przypadku jakiegoś tam widoku, to ten na przykład przycisk będzie się zachowywał inaczej. W tym momencie możemy sobie dodać pewne takie klasy, które będą tylko modyfikować nasze komponenty. No i też jest to o tyle wygodne, że wtedy wiemy, że jeżeli coś się zmienia w pliku, nie wiem, sidebar, to wiemy, że jeżeli coś tam nie działa, to szukamy to w tym miejscu dokładnie, tak? Czyli nasze komponenty zostają nadal w jakiś tam sposób niezmodyfikowane. No chyba, że to są podstawowe rzeczy, tak? Ale podstawowe rzeczy zmieniamy zmiennym. Super. A to jest w kolejności czytania sytuacji, prawda? Tutaj jest kolejność. Komponenty są od siebie kompletnie niezależne, tak? Dlatego w jaki sposób je załadujemy jest obojętne. Layout jest ładowany na końcu. I utils, czyli klasy, które mają nadpisywać, takie być. No, prawie important są na końcu bez importantów, tak? Tylko pytanie odnośnie aplikacji, z którym pracuje się Brajsa. Czyli tak pierwsza to rozumiem required, czyli Brajsa jest do wywalenia. Jeszcze raz. Jest przy application. Tak, require self i. Require self, require self, to rozumiem. A resztę rozumie, tak, a resztę robi po prostu SAS. Tak. Nie zdarza się raczej. Znaczy, chodzi o to, że mamy tutaj podkreśnik, tak? I to się nie będzie kompilować do pliku. To tylko działa jako partial, tak? Żeby kod w SAS-ie z podkreśnikiem, gdziekolwiek się pojawił, no, nie może mieć tego podkreśnika. Jeżeli ten podkreśnik pojawi się tylko tam, gdzie został zaimportowany. Więc to jest raczej w ten sposób rozwiązane w Rejsach. Wszędzie, w SAS-ie.
to jest tu. Aha, od nas modeli i tak dalej, że już generatora właśnie z rejsów. Ja wiem, to jest taki straszny kod, ja też ostatnio chciałem tego użyć, żeby sobie zrobić jakiś tam kontroler, żeby jakiś widok sobie zmokować i zrobiło mi tyle kodu, że potem na review to usuń, to usuń, to usuń, to usuń. Nie, straszne rzeczy. Poza tym to backend, to ja się nie interesuję za bardzo aż tak backendem i wiem, jak sobie zrobić właśnie taki kitchen sync, żeby klepać sobie tam swoją stylówkę, jakieś JS-y. Ale odpowiadając na twoje pytanie. Pytanie, to jest... No. Wyłączacie generatory w jakiś sposób, żeby nie używać. Nie używać. Ja nie wiedziałem i użyłem, więc taki był problem. Pytanie jest, sprawa się do tego, bo jeśli to jest jakiś widok, to czy kontroler, to od razu się tworzy XSS, który teraz mówi o stylu i widoku w tym kontrolerze. Tak. Ale to nie jest jakby podział, który stosuje. No tak, bo my używamy podziału na komponenty, żeby po prostu w różnych widokach używać tych komponentów, a nie na zasadzie, że to jest widok artykułu, więc tu mamy stylówkę do artykułu, to jest widok czegoś tam i stylówka do czegoś. W jakimś stopniu jest, ale to jest tutaj, tak? I do zbudowania apki gmailowej tyle wystarczy, bo wszystko inne to są komponenty. No tak, i teraz pytanie, czy w małych projektach się to przydaje? Nie, bo to jest trochę overkill, żeby to wszystko tak dzielić i tak dalej, dlatego preski na przykład w ten sposób nie robiłem. Ale jeżeli to jest projekt na przykład dla klienta albo nie wiem, nasz jakiś tam startup czy cokolwiek, bardzo popularne słowo startup, to trzeba pamiętać, że apki bardzo często rosną i nawet jeżeli coś miało być malutką apką, która no tutaj jakaś ma mały feature, coś, jakaś nie wiem, modali, potem się okazuje, że to się jednak rozrośnie i tak dalej, i tak dalej. Więc lepiej od razu jakby stosować dobre praktyki, niż potem robić refaktor i martwić się, że coś tam nam nie zadziała, że w jakimś pliku zapomnieliśmy zmienić klas czy coś takiego. Także to jest w pewnym stopniu overkill dla małych projektów, ale tylko dla tych, które nie urosną. Bo jak rosną, to potem już jest dużo wygodniej pracować w ten sposób niż... znaczy są jeszcze oczywiście inne metodologie. Tam na końcu jest wspomniane o tym, bodajże. Tak. Druga rzecz to jest BEM. To jest nazewnictwo klas. Jeżeli używamy płaskiego jakby drzewa klas, no to musimy w jakiś sposób rozróżnić, że to jest... proszę. To jest komponent, to jest jakiś modyfikator do tego komponentu lub jeżeli komponent jest troszeczkę większy, to że na przykład to jest element z jakiegoś tam komponentu, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład, nie wiem, co tu tak podać, no, notyfikację, tak? Czyli mamy komponent notyfikacji, no i mamy cały element, znaczy cały blok to będzie jest właśnie notyfikacja, właściwie to był przykład. Potem mamy element, czyli na przykład przycisk, jakiś tytuł notyfikacji, awatar i treść na przykład. I potem jeszcze są modyfikatory, tak? I teraz w jaki sposób to działa, tak? No i nazewnictwo, to jest bardzo częsty problem, jak nazwać klasy, żeby one były logiczne. Żeby, znaczy, żeby były zrozumiałe dla, nie tylko dla nas, ale dla osoby, która potem na przykład będzie robiła maintenance tego kodu. W BEM-ie jest to bolesne przy pisaniu samych widoków, bo te klasy troszeczkę rosną, ale jest to tak, że naprawdę trudno się pomylić, że napisaliśmy przypadkiem jakoś coś, gdzie, co było użyte w innym miejscu. Tak? Przykład takiego BEM-owego kodu to chyba nawet tutaj w tych tabelach, nie, to nie jest przykład BEM-owego kodu. Modal, o, tutaj widać. Jest, tu używam jeszcze prefiksu na wypadek, gdyby się pojawił jakiś customowy kod, żeby nic tam przypadkiem niczego nie zapisało. No i mamy blok, czyli to przed podkreśnikiem, czyli to jest jakby nazwa komponentu i element, czyli tam content. Tutaj dużo nie ma tło, to jest prosty model. No i mamy modyfikatory. Ja używam ich również do całych jakby bloków, tak? I po prostu potem modyfikuję zachowanie względem
tego bloku. Kurczę. A, to jest... Słucham? Jest ampersand To jest bardzo podobne do... No właśnie, może opowiem kilka takich fajnych rzeczy. To są takie bardziej ciekawe selektory w SAS-ie, znaczy w CSS-ie ogólnie. To jest, jest na przykład z przyciskiem, z plusem. Działa to w ten sposób, że... może po prostu pokażę. Mamy coś takiego. Mamy coś takiego. Tak. Tak, i powinno nam dać właśnie coś takiego. No. I teraz to działa w ten sposób. To jest bardzo fajny trik, bardzo prosty. Polega na tym, że mamy label, który po prostu nam kieruje do inputa, którym jest checkbox, który ma wartości zaznaczone lub niezaznaczone, tak? I mamy jakiś image. I teraz zaraz dojdę do tyldy. Plus oznacza, że element musi następować zaraz po pewnym innym elemencie, tak? Czyli jeżeli mamy image, które jest, ma przed tym plus, to ten display block zadziała tylko w momencie, kiedy ten checkbox będzie miał checked, czyli będzie zaznaczony. I klikając tutaj uruchamiam checkbox, więc aplikuje nam się styl stąd. Tylda działa podobnie, tylko jest tak mniej jakby restrykcyjna w działaniu. Nie musi być to... Słucham? Podobnie jak plus, tak. Nie musi być zaraz następny, ale musi być po prostu gdzieś obok w strukturze po tym elemencie. Czyli jeżeli teraz bodajże... Nie testowałem tego, więc może się nie udać, ale zobaczymy. Sobie jakiś buton inny. To teraz nie zadziała, tak? Ale jeżeli dodam sobie tutaj tyldę, to zadziała. To jest właśnie ten przykład. Tylda oznacza, że to musi być po prostu element kolejny po jakimś wystąpieniu, tak? Więc jeżeli tu byśmy dodali hover, to też jest bardzo eksperymentalne i nie wiem, czy to zadziała, to w momencie, kiedy najedziemy na checkbox, cokolwiek się nam stanie. To jest w sumie trik, którego można używać do stylowania jakichś takich customowych checkboxów, jeżeli chcemy zrobić sobie jakieś checkboxy z SVG, gdzie tam jakaś krzyżyk wlatuje, nie wiadomo skąd rośnie, zamienia się w coś innego. Ale chcemy też, żeby w kodzie był normalny checkbox, tak? Że to jest wygodny z poziomu rejsów, tak? Więc tak naprawdę wystarczy wrzucić input, może być nawet z helpera z Ruby'ego. Wystarczy go ukryć, a zrobić customowy kod, element, który będzie naśladował zachowanie. I w tym momencie, jeżeli mamy on hover, coś się z nim stanie, czyli się na przykład podświetli, on click, stanie się kolejna rzecz. Bardzo proste. Pewnie w wielu przypadkach osób, które nie znają CSS-a, użyliby do tego JS-a. Tutaj to jest niepotrzebne, tak? Można to opykać różnymi rzeczami, znaczy transformacjami w CSS-ie. No. Czy to odpowiada? Tak? Znaczy, wyczerpuję pytanie, dobrze. No tak. O, nawet nie wiedziałem, że label for działa na... znaczy deleguje jakby efekt hover na inputa. Człowiek się uczy nowych rzeczy cały czas. Okej. Okay. No i teraz jak wygląda właśnie pisanie Bema, bo troszeczkę odbiegłem od tematu, ja się robię późno. Pisanie Bema wygląda właśnie tak jak tutaj pokazałem. Powtarzamy te klasy, tak? To jest troszeczkę bolesne i wtedy nasz element, jeżeli chcemy go stylować, wygląda na przykład w ten sposób. Nie jest to jakieś piękne i jeżeli używamy Slima, to mamy taki jeden wielki czerwony ciąg znaków. Oczywiście możemy troszeczkę, nie wiem, uprościć te klasy, żeby, nie wiem, używać skrótów. Spoko. Pisząc stylówkę możemy pisać w ten sposób, ale możemy też używać czegoś takiego.
i to wygeneruje nam takie same klasy, czyli tutaj będzie po prostu kropka, button, dwa podkreśniki success, a to wygeneruje nam po prostu połączenie tych wszystkich trzech klas, znaczy trzech nazw, tak, nazw. Po prostu zrobimy. Na Steama nie ma rozwiązania. Słucham? Na Steama nie ma rozwiązania, bo trzeba zrobić kartę z tych. Tak. Tak, to jest trochę ból i to też jest overkill w małych projektach. Można wtedy użyć innego podejścia nazewnictwa klas, ale w dużych to się sprawdza naprawdę dobrze. Jeśli na to kojarzę, to w projektach kiedyś jakimś handlerem próbowaliśmy hakować generowanie CSS-ów, ale na dłuższą metę to się, jeżeli na to kojarzę, to się zrobił syf dość szybko i wróciliśmy do pisania po prostu tego. No i to ma też ten plus, że trzymamy nasze drzewo selektorów i klas płasko, więc jeżeli jest problem, że chcemy coś nadpisać, to po prostu dopisujemy pewną klasę, czy nie wiem, ta klasa jest dorzucana JS-owo i to działa, tak? No i działa bardzo dobrze też z ng-class, po prostu w tym miejscu na przykład dorzucamy ten modyfikator. Jeżeli ktoś chce, może pozbyć się na przykład tej części i używać po prostu nie wiem, czegoś takiego, znaczy właściwie to czegoś takiego i mieć to dużo bardziej jakby uproszczone. No bez tego. I wtedy teoretycznie wystarczy wpisać button.success.active i to jest spoko. Znaczy to zadziała, bo w tym momencie, znaczy w sumie, o przepraszam, tak, dokładnie. Zrobić coś takiego, ale tu mamy ten problem, że jeżeli będziemy mieli jakiś inny element, no to musimy to ekstendować, albo, no bo jeżeli byśmy chcieli mieć jeszcze error, no to robi się nam troszeczkę takie większe drzewo, tak? Jeżeli active w errorze ma wyglądać troszeczkę inaczej. Oczywiście możemy sobie zrobić mixing i modyfikować na przykład kolor przy pomocy funkcji sesowych, które na przykład przyciemnią nam czy rozjaśnią, ale to jest rzeczy, które się nauczycie, jeżeli się zainteresujecie. Okej. Okay. No właśnie. Aha, i dlaczego właśnie nie powinno się ekstendować? No bo wychodzi nam różne takie potworki, które gdzieś tam, jeżeli chcemy ekstendować jakąś funkcję, która będzie dorzucała nam error i wszystko ma być w jednej klasie, tak? Bo jeżeli pomylimy miejscami, że najpierw powinno być, nie wiem, success, a dopiero potem active czy coś takiego, zamienimy miejscami, to nam nie zadziała i w przypadku Bema tych problemów nie ma. Ok, podsumowując, tak naprawdę nie musicie tego używać, to jest po prostu przykład, co się nam sprawdza w dużych projektach. I dlaczego jest dobre? Są jeszcze podejście, nie wiem, object-oriented CSS czy Atomic, które w jakimś tam stopniu są podobne, troszeczkę inaczej podchodzą do modyfikatorów i tak dalej. To już jest jakby do ogarnięcia przez was. Ja nie używam, więc nie jestem w stanie za bardzo ocenić, jak bardzo się sprawdzają. Jeszcze raz, czy nie jest to overkill? Mówię, zależy od projektu. Jeżeli chcecie pracować nad czymś dużym, wiele osób, będziecie wracać do tego za jakiś czas, to jak najbardziej to nie jest overkill, warto użyć. Poza tym, jak się już zacznie czegoś w ten sposób pisać, to ten BEM jakoś tak wchodzi w krew i generalnie no jest to o tyle wygodne, że zawsze wiemy dokładnie, co będziemy modyfikować, wiemy, że nam się nic przypadkiem nie popsuje, bo no, po prostu to działa. Tak, to jest tak bardzo uproszczone, że musi działać. No i teraz jeszcze jeden mały trik, rzeczy, które można zrobić przy pomocy samego CSS-a, to jest coś takiego, to jest fraktal. Generalnie tak naprawdę to jest tylko teraz chyba 8 elementów zagnieżdżonych w sobie, a wszystko inne to są CSS-y. To jest taki feature z Chroma, bardzo fajny. No i ostatni jakby trik. Całość tutaj to też było wszystko za pomocą CSS-a, po prostu właśnie za pomocą tego selektora z plusem.
czyli mamy listę inputów, właściwie jeszcze to zrobione mix jade'owe, ale nieważne. I po prostu klikając po bokach są labele, które prowadzą do pewnego inputa, który zostaje po prostu czeknięty. Znaczy to jest radio, tak? Radio botony. I slajd wyświetla się w zależności, jeżeli poprzedza go radio button, który jest aktywny. No i to tyle. Dziękuję. Jeszcze jak są pytania o chętnie.